Zawsze jak się gdzieś wybieram i jest coś ciekawego, to nie omieszkam wziąć kamery. Ewentualnie nawet moim drewnianym telefonem czy czymśkolwiek próbuję coś tam nagrać. No i okazuje się, że znowu w Kielcach miała miejsce druga edycja Wrag Race. Pamiętacie, że ja byłem na zerowej edycji, zanim jeszcze to wszystko powstało. Na pierwszej jakoś nie udało mi się dotrzeć. Dotarłem na drugą, niestety w charakterze oglądającego. Muszę przyznać, że zdecydowane większe emocje towarzyszą w momencie, kiedy jesteś uczestnikiem tego całego przedsięwzięcia, które w pięknym stylu się zaczyna rozrastać. Bardzo mnie to cieszy, że trafia to na podatny grunt. Bardzo mnie to cieszy, że w naszym mieście, w którym zazwyczaj się nic nie dzieje, ktoś potrafi wyskoczyć z inicjatywą i coś zorganizować, co, no, tak jak macie możliwość oglądać na załączonych zdjęciach, na załączonym filmie, ma charakter takiego pikniku rodzinnego. Okazuje się, że znajduje się w Kielcach dość sporo ludzi, którzy przychodzą z całymi rodzinami, ojcowie ze swoimi synami, z córkami, mężowie z żonami, chłopaki z dziewczynami, które są również zainteresowane jak najbardziej, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajna atmosfera panuje, zdrowa rywalizacja, okrutna rywalizacja. Słuchajcie, chłopaki piłują te swoje sprzęty bardzo mocno, można powiedzieć, że to są tacy gladiatorzy stali. Nawet tak ostro piłują, że zdarzył się jeden wypadek, no trudno nazwać to wypadkiem, po prostu samochód się przegrzał i delikatnie rzecz ujmując próbował stanąć w płowieniach, ale że impreza jest zabezpieczona bardzo fajnie, to mamy i straż, mamy i opiekę medyczną, jakby się coś niedobrego wydarzyło. Na szczęście żadnych takich złych rzeczy jak na razie na tych imprezach nie ma, ale zabezpieczenie również jest, tak więc bezpiecznie jest, można przyjść z rodziną, popatrzeć, a przede wszystkim zachęcam wszystkich, którzy mają trochę hajcu i mogą sobie kupić takiego wraka, ewentualnie sobie wypożyczyć, żeby taki sprzęt sobie wypożyczyć i popróbować własnych sił, bo naprawdę adrenalina na takim torze jest nieprawdopodobna. Jako że impreza się rozrasta, w tej edycji było prawie 40 załóg, no to już zaczyna się wdawać, delikatnie rzecz ujmując, chaos, bo zarejestrować 40 załóg, przyjąć od nich oświadczenia, że są, że zapoznali się z regulaminem tego toru, to jednak jest już wyzwanie. Mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej będzie tych załóg i przede wszystkim, że załogi najpierw, zanim przybędą na ten Wrag Race, wypełnią to wszystko sobie drogą elektroniczną, żeby po prostu nie trwało to tak długo przed samym startem, bo impreza miała się rozpocząć o 10, a tak naprawdę rozpoczęła się przed 11, właśnie ze względu na to, że trzeba było porejestrować wszystkich, wydać im numery startowe, bo są na to, że sędziowie, którzy to wszystko zliczają, tak żeby można było spokojnie wyłonić zwycięzcę, który otrzymuje piękny puchar, pamiątkę, no i oczywiście uścisk ręki organizatorów tego całego wydarzenia. Również w trakcie trwania imprezy, w momencie przerwy pomiędzy jedną turą a drugą, pomiędzy eliminacjami i kolejnymi turami, bo tamtego, ze względu na to, że jest dużo tych załóg, to są podzielone na pełne tury, bo wiadomo, 40 czy 50 samochodów na tym torze wypuścić na raz to byłaby masakra, także idzie to turami. Było też czas zajęty właśnie przez pokaz strażacki, gdzie dość mocno ten samochód zdefasonowali przy pomocy tych wszystkich swoich urządzeń. Był pokaz ratownictwa, jak taka ofiara wypadku jest wyciągana. Na imprezę pojawiło się również trochę sponsorów, tak więc liczę na to, że impreza będzie się rozrastała. Jak tylko będę miał czas i możliwość, to na pewno w kolejnych edycjach będę się tam zjawiał, że jeżeli nie w charakterze zawodnika, to chociaż popatrzeć, poekscytować się i pooglądać, jak to wszystko się dzieje.
Uwaga, kto jest przyjęty, proszę samochód dojeżdżać.